Dzień dobry, kłaniam się nisko z Beskidu Niskiego. To pasmo wciśnięte pomiędzy Beskid Sądecki a Bieszczady to z pewnością najbardziej dzikie, najbardziej tajemnicze góry w Polsce. Proszę spojrzeć na tę pustać dookoła. Stoję na niemal zupełnie pustej połoninie. Niemal, bo mąci tutaj krajobraz ten stół, ale on jest potrzebny, ponieważ dzięki niemu i wszystkiemu, co na nim stoi, będę mógł przygotować dla Państwa pierwszą potrawę. Potrawę z kuchni ludu, który od wieków z Beskidem Niskim jest kojarzony. Potrawę łemkowską. Będzie to rodzaj klusek. Zaraz się zabiorę do ich przygotowywania, tylko najpierw rozetrę dłonie, bo jest tu piekielnie zimno. Oj, nie mieli, nie mają Łemkowie łatwego na lodowatych połoninach życia. Przed sobą mam ziemniaczaną trójcę, mianowicie ziemniaki surowe, obrane oczywiście, ziemniaki ugotowane oraz ziemniaczaną mąkę. Kluski nazywają się chałski, bądź też chałuszki i jak łatwo się domyślić, jest to jedna wielka, wspaniała, wesoła rodzina kluseczek od węgierskich galuszka, czy też słowackich haluszka się wiodące. Teraz te trzy rzeczy trzeba połączyć, no więc oczywiście ziemniaki ugotowane należy zgnieść przez praskę, a ziemniaki surowe zetrzeć na tarce. Teraz trzeba działać w miarę szybko, gdyż starte ziemniaki błyskawicznie ciemnieją. Nie ma to żadnego znaczenia dla smaku dania, ma jedynie pewne znaczenie estetyczne. Zatem trzeba do miski wbić jajko, no na taką ilość, jedno jajko, nie więcej, i całość zwiąże ostatecznie niewielka ilość mąki ziemniaczanej. No i wszystko trzeba jeszcze posolić oraz wyrobić. Niektóre wersje tych klusek każą robić je jedynie z samych surowych ziemniaków, jednak dodatek ziemniaków gotowanych czyni ciasto bardziej gładkie i miększe. Ciasto jest gładziutkie i ma właściwą konsystencję. Kluski podaje się oczywiście z omastą. W tym wypadku będą to skwarki. Mam tutaj domowy, bardzo przyjemny smalec i rozgrzewam trochę tego smalcu w rondelku. To chwilę potrwa, bo strasznie dmucha i nie chce gaz się palić jak należy. Zobaczmy, jak wygląda woda. Myślę, że za 3 minuty zacznie się gotować. Ona jest osolona. Za chwilę kluski znajdą się we wrzątku. Różne są sposoby formowania klusek. Na przykład w Wysowej jadłem chałuszki, które były robione ręcznie. Po prostu bierze się dłonią porcję ciasta, w taki wałek je ugniata i wrzuca do wrzątku, ale naprawdę nie mam odwagi wsadzić łapy do tej miski, więc uformuję je w sposób tradycyjny dla klusek kładzionych. Mianowicie najpierw łyżkę trzeba zanurzyć we wrzątku, by nabrała temperatury. I teraz pierwsza kluska na próbę. Sprawdzimy w ten sposób konsystencję. Trzyma się, wszystko jest w porządku, więc kluska za kluską do osolonego wrzątku. Tak, jak wszyscy zauważyli, jest to potrawa niezwykle prosta, ale przecież bardzo często właśnie dobra kuchnia na prostocie polega. Ja zaiste uwielbiam te jakże wdzięczne, równie pyszne, co proste kluseczki. Wykładam już je na talerz. Są sprężyste, oczywiście w domu bym przelał je na sicie jeszcze odrobiną wody, żeby nadmiar krochmalu z nich zdjąć, ale tutaj łyżką cezakową wyjmuję i polewam, a jakże roztopionym smalcem, w którym było trochę cebuli, więc wszystko jest tak, jak Pan Bóg przykazał. No i to są właśnie one. By autentyzm był zupełny, mam tu jeszcze drewnianą łyżkę do jedzenia. Oto łemkowskie chałuszki. Tak wyglądają one, a tak wygląda połonina i Beskid Niski. Idę do wsi Robki.
Robki to była kiedyś duża wieś, przeszło 70 chałup, karczma, tartak, tak było do akcji Wisła. Ta zbiorowa odpowiedzialność, którą zastosowano wobec ludności pochodzenia ukraińskiego, spustoszyła wioskę, jak i całą okolicę. Na szczęście Łemkowie wrócili, nie w tej liczbie, co kiedyś, ale ich kultura nadal jest fragmentem tej jakże barwnej, pięknej mozaiki, którą zwiemy Rzeczą Pospolitą. Spowodowana historycznymi zaszłościami odludność miejsca nie oznacza oczywiście, że nie mają tu czego szukać turyści. Proszę bardzo, oto gospodarstwo agroturystyczne Swystowy Sad. Specjalizacja kuchnia łemkowska. Przepis i składniki dania, które za chwileczkę pokażę, dostałem od gospodarzy. Jest to rodzaj gęstej zupy, potrawa oczywiście łemkowska, rzecz jedzona w Wigilię, ale nie tylko, jadana powszechnie w zimie. Dwa podstawowe składniki, oczywiście stąd, z tej ziemi. Po pierwsze suszone grzyby, po drugie śliwki, ale śliwki nie te kalifornijskie, całkowicie bezpłciowe, a miejscowe węgierki suszone metodą wędzenia, o lekko dymnym posmaku. I teraz w dwóch garnkach należy obie rzeczy osobno ugotować. Tutaj mam gotujące się grzyby, a tutaj mam śliwki, które za chwilę zaczną wrzeć. Przyprawy bardzo zminimalizowane, jak to w tutejszej kuchni. Jeśli to ma być rzecz tradycyjna, to trzeba trzymać się tego, co kiedyś Łemkowie w domach mieli. Zatem mam tu w miseczce ziele angielskie oraz liść laurowy. I teraz dodaję to do tego garnka z grzybami, bo ten wywar jest zasadniczy. Wywar grzybowy będzie fundamentem potrawy. Jeszcze nieco soli i czekamy, aż grzyby oraz śliwki zmiękną. Miękkie grzyby oraz miękkie śliwki należy odcedzić, zachowując wywary. Ja to zrobię cezakową łyżką i drobno pokroić. Oczywiście śliwki należy również wypestkować. Robię to dokładnie, by nie uronić nic z tego jakże cennego wywaru. Kosteczka. To jest odpowiedni rozmiar. To nie może być mikrokosteczka, tak żeby się czuło, co się je. Teraz wszystko z powrotem wędruje do wywaru grzybowego i za chwilę ta sama procedura ze śliwkami. Pestka na bok i takie kawałki. Te śliwki jeszcze gotując się razem z wywarem i grzybami trochę aromatu swojego oddadzą, więc to będzie mocniej śliwkowe niż mogłoby się zdawać po ilości tego właśnie wywaru spod śliwek, który teraz będę dolewał. Zatem doleję go niedużo, mniej więcej chochlę pełną. I co teraz muszę zrobić? Teraz mianowicie muszę zjeść resztę śliwek, która mi na nożu pozostała. Pycha, ponieważ nóż będzie mi służył do drobnego posiekania cebuli oraz czosnku, to będzie składnik zasmażki, którą na końcu do zupy się dodaje. Trzeba teraz koniecznie wywaru spróbować. Tak jak podejrzewałem, próbując wcześniej śliwki, całość wymaga odrobiny cukru. Oczywiście, jeśli śliwki same w sobie są bardzo słodkie, to wtedy dodatek cukru nie jest konieczny, ale tutaj mniej więcej płaska łyżka cukru się przyda. Zasmażka. Zatem masło wędruje na patelnię. I teraz w tym maśle będzie rumieniona cebula oraz czosnek. Niektóre wersje każą dodawać czosnek zgnieciony tylko na samym końcu. Ja wszystko razem na maśle tutaj zezłocę najpierw. Stan cebuli jest bardziej niż zadowalający, ale by to była prawdziwa zasmażka, należy dodać do tego nieco mąki, no mniej więcej jedna łyżka i mieszając lekko ją w maśle i cebuli zezłocić. Tak właśnie to się dzieje. O, dzień dobry. No nie, proszę spojrzeć, jakie wspaniałe rydze tutaj nazbierane w okolicy. Tam. Tam, no przecież nie Starbuk.
Więc kolejny skarb tutejszych okolic. Chyba pierwszy raz w życiu widzę tak świeżutkie, tak pysznie kolorami wabiące nas rydze. One wprost proszą, by je zjeść, ale ja muszę dokończyć coś, co zacząłem wcześniej. Teraz dolewam tutaj płynu samego rzadkiego i wlewając od razu muszę zacząć to mieszać, by nie zrobiły się grudy, jeszcze więcej, potem całość wleję do środka i to się powinno razem zagotować. Jeszcze jedna i jeszcze jedna i teraz wszystko dokładnie muszę rozmieszać. Zupa gotowa, ma idealną konsystencję, wszystko jest w jak największym porządku, jest gęsta, jest treściwa i jest oszałamiająco pachnąca. Połączenie smaku prawdziwych węgierek w sposób wędzony, suszonych oraz suszonych grzybów jest dość często w naszej kuchni stosowane, ale coś takiego będę jadł po raz pierwszy. To jest kapitalne. Jeszcze tylko trochę świeżo zmielonego pieprzu, lekko kwaśnawe, słodkie, przy okazji też bardzo, bardzo aromatyczne. Kuracyjną perłą Beskidu Niskiego jest miejscowość Wysowa, a precyzyjniej mówiąc Wysowa Zdrój. Biją tutaj źródła niezwykle zdrowych wód mineralnych. Na ich degustację zapraszam Państwa do pijalni, która choć nowa, to postawiona została w typowym miejscowym stylu. Lecznicze działanie tutejszych wód jest powszechnie znane. Źródło Henryk polecane jest cierpiącym na cukrzycę. Józef II z kolei dla ludzi ze schorzeniami urologicznymi. Anna natomiast dla tych, którzy cierpią na schorzenia dróg oddechowych. Ale z pewnych względów najbardziej interesuje mnie źródło Franciszek, a jego działanie najlepiej charakteryzuje powiedzenie: wczoraj kieliszek, dzisiaj Franciszek. Przepis na kolejną łemkowską potrawę dostałem w karczmie w Wysowej. Karczmę jeszcze odwiedzimy, bo zacne to miejsce, a na razie przed pijalnią zupa, która nazywa się war. Jej podstawą jest wywar. Wywar czyniony na baranich albo jagnięcych kościach. Proszę spojrzeć, to jest między innymi kość z łopatki baraniej, więc teraz te kości wędrują do garnka z zimną na razie wodą. Dodaję do tego jarzyny, tak jak do rosołu, seler, marchewka, pietruszka. Przyprawy również typowe, mianowicie liść laurowy oraz ziele angielskie. I to powinno się niespiesznie, tak jak rosół, gotować, aż wywar stanie się esencjonalny. By nie zawracać Państwu głowy zbędnymi czynnościami, przed sobą mam garnek z już ugotowanym i przecedzonym wywarem barani. On właśnie tak wygląda. Wygląda jak rosół. Nie jest zbyt tłusty, bo widzieli Państwo, to były tylko kości i jarzyny. I teraz, by powstał z tego war, trzeba rzecz całą odpowiednio doprawić. No więc po pierwsze łączy się ten oto wywar z sokiem spod kiszonej kapusty. Mam tutaj jej wielki gar i postaram się, posługując się własną dłonią służącą jako cedzak, wlać tutaj tego soku mniej więcej tyle. Będę potem całość próbował. Na szczęście nie wlał mi się sok do rękawa. To nie jest najlepszy pomysł, wlewanie sobie do rękawa soku spod kiszonej kapusty. Proporcje są mniej więcej takie. Do 1 litra wywaru wlewa się około 0,5 litra soku z kiszonej kapusty. Oczywiście zależy to od kwaśności samego soku. Jeśli jest on bardzo kwaśny, to nieco mniej. I teraz trzeba do tego dodać na samym końcu drobno posiekanego czosnku, więc zajmę się jego przygotowywaniem. Czosnek dodaję do zupy. Jeszcze jedna przyprawa, mianowicie majeranek, który tutaj nieco zmukł, ale postaram się sięgnąć z głębi naczynka,
i w dłoniach go rozetrzeć. I gdybyśmy trzymali się starych łemkowskich receptur, tę zupę podałbym po prostu z ugotowanymi ziemniakami oraz cebulą przyrumienioną na słoninie. Ale w karczmie podają ją w sposób nieco nowocześniejszy i właśnie ja w taki sposób ją zrobię. Otóż tu mam wrzącą wodę, którą należy wcześniej nieco osolić i pod folią, by nie zmokły pierogi. Ręcznie lepione oczywiście i na miejscu lepione pierogi z farszem mięsnym, ale z gotowaną baraniną. Po prostu tak jak normalne pierogi z mięsem, tylko zamiast wołowiny baranina. To naprawdę razem smakuje kapitalnie. Wiem co mówię, bo wariusz wielokrotnie tutaj jadłem. Pierogi pływają już po wierzchu, zatem można je wyławiać. Zrobię to w tych warunkach łyżką cezakową. Nie wolno ich trzymać we wrzątku zbyt długo, by się nie rozgotowały. Są jędrne, ciasto jest elastyczne. To naprawdę kapitalny pomysł. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że baranina była podstawowym mięsem w łemkowskiej kuchni. W ogóle mięso nie było tu często jadane, jak to w biednych kuchniach bywa, ale przecież Beskid Niski jest wprost stworzony do wypasu owiec. No więc teraz tak. Co należy zrobić? Nie ziemniaki i nie słonina z cebulką, tak jak to w wersji tradycyjnej, ale kilka tych zacnych pierogów i zupa do środka razem z tym przed chwilą dodanym czosnkiem, pachnie majerankiem, jest kwaśna, jest esencjonalna, jest naprawdę pyszna. Ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, jadłem to wiele razy, a tutaj wysowscy kuracjusze chronią się gdzieś w podcieniach pijalni przed deszczem. Może przyjdą, kiedy się okaże, że zupa jest gotowa. Szanowni Państwo, jeśli ktoś chce spróbować waru, to bardzo proszę. Tylko jest tylko jeden talerz i jedna łyżka. Kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo proszę, bardzo proszę. O, tu mamy łyżki drewniane, nawet trzy łyżki. Dzień dobry. Proszę bardzo, proszę próbować. Proszę próbować, a ja wezmę jednego pieroga. To jest właśnie zupa. Razem z pierogiem. Pierogi z baraniną. Zupa się nazywa war. To ja już zmykam stąd. Bo nie, bo żeby Państwo mieli lepszy dostęp do stołu. Zupa na baraninie z sokiem z podkiszonej łemkowka, zupa war się nazywa. Charakterystyczną częścią pejzażu Łemkowszczyzny są drewniane cerkwie. Historia tej oto cerkwi z miejscowości Hańczowa kapitalnie ilustruje historię całych okolic. Była ona cerkwią do roku 1947, kiedy to po akcji Wisła i wygnaniu stąd miejscowej ludności zamieniono ją w katolicki kościół. Stała się cerkwią na powrót w roku 1957, kiedy to wygnani Łemkowie zaczęli powracać na te tereny. Zbudowano ją w drugiej połowie XIX wieku, a jest pod wezwaniem opieki Matki Bożej. Większość Łemków to grekokatolicy, ale akurat ta świątynia jest prawosławna. Nie mogę nie skorzystać z okazji i nie zapalić świeczki za pomyślność swoją i najbliższych. A oto i wnętrze karczmy, gościnna chata, prawdziwej oazy łemkowskiej kuchni. Proszę tylko zajrzeć do tego pieca. Tutaj w kominie w wonnym dymie dochodzą domowe wędliny. Ale najważniejsi są ludzie, którzy takie dzieła tworzą. Z prawdziwą przyjemnością chcę przedstawić Państwu osobę, która tutaj dowodzi kuchnią, gospodynię, pani Irena Sulisz. Kłaniam się nisko. Dzień dobry pani. Pani Ireno, dwie potrawy. Jedna może już być natychmiast przygotowywana. Proszę powiedzieć parę słów na jej temat.
To są tartianyki, które przygotowywane są z surowych ziemniaków tartych. Do tego dodajemy tylko sól, kładziemy na liść z kapusty i wkładamy do pieca chlebowego. Zatem ziemniaki starte na dość grubej tarce, tak, posolone, wsadzone najpierw do kapuścianego liścia, co też czynię. Proszę mi powiedzieć, jak gruby ma być ten placek? Taki, no troszkę grubszy niż zwykły placek grubszy? Ziemniaczany, tak. Aha. To jest w porządku? Tak. I teraz trzeba rozgarnąć żar, bo będą się one piekły w piecu. One się nadają do przygotowania również w piekarniku, bo niestety większość z ludzi, którzy nas oglądają, prawdziwych piecy nie posiada. Podobnie jak w piecu chlebowym, podobnie piecze się w piekarniku. Oczywiście będą miały troszkę inny zapach, ale myślę, że w smaku nie będą inne. Teraz rzecz o zagadkowej nazwie mastyło. Nigdy tego wcześniej nie jadłem, ale na szczęście pani Irena jest w dalszym ciągu z nami i powie, jak się to robi. Mastyło wykonujemy z mleka, mąki i jajka. Mleko mamy w kamionce, mąkę mamy w miseczce, a jajko mamy tutaj za drugą kamionką. Bardzo proszę, od czego się zaczyna operacje kulinarne? Wlewamy mleko do garnka i po prostu mleko musi się zagotować. Doskonale. Jest to tylko teoretycznie czynność prosta, bo znam wielu mężczyzn, którzy bezlitośnie przypalają mleko. Całe mleko czy połowę tego mleka? Połowę mleka i odrobinkę solimy mleko, które znajduje się w garnku. No doskonale. Widzi pani, jak są dobre instrukcje, to nawet ja potrafię coś zrobić. Tyle soli? Tak. No i czekamy, aż się zagotuje, uważając, by się nie przypaliło. Mleko potwornie śmierdzi, jak się przypali. Co czynimy dalej? Następnie trzeba pozostałą część mleka wlać do kamionki. Dobrze, jestem posłuszny cały czas. Wlałem. Dodać mąki i jajko. Naraz? I wymieszać, zrobić z tego taką masę jak do naleśników. Proszę bardzo. Ja się boję, żeby mi tam jakieś grudki w tym nie pozostały, a pani to robiła wiele razy. To jest rzecz, o której ja słyszałem, że chociaż nigdy jej nie jadłem, że to ludzie często z domu rodzinnego tutaj w Łękowszczyźnie wynoszą znajomość robienia tego. Tak, oczywiście. W domach łękowskich jadano właśnie mastyło jako potrawy na śniadanie. Aha, czyli rzecz śniadaniowa. I musi mieć rozmieszane dokładnie, nie może być oczywiście grudek żadnych, bo mleko już się za chwilę zacznie gotować, więc jesteśmy w sam raz przygotowani na ten fakt. Masa już jest gotowa, teraz może ją wlewać do gotującego. To może ja będę wlewał, a pani będzie mieszać, bo to trzeba zamieszać od razu, prawda? Tak. Przy okazji zobaczą państwo, że to rzeczywiście ma konsystencję taką jak ciasto na naleśniki. I co? I to się musi teraz tylko zagotować? Tak, zagotować się. I podaje się to jak? Na ciepło, na zimno? Jada się to raczej ciepłe, ale jadano również na zimno, brano to w pole do chleba swoistego takiego świeżego, pieczonego. Tak. I masło dodaje się na samym końcu na samym wierzch. Końcu, tak. Drodzy państwo, no więc tak się robi łemkowskie mastyło. Stół aż ugina się od dobroci. Domowy, na miejscu pieczony chleb, marynowane z miodem rydze, domowe wędliny, a do nich marynowana jarzębina. To są łemkowskie chomiłki, czyli kulki z sera z dodatkiem mięty. Tutaj coś, co wcześniej w piecu spoczywało. No i clou programu. Dwa tutejsze dania. Po pierwsze mastyło, już okraszone świeżym masłem oraz tartianyki. Je się na końcu smaruje masłem z różnymi dodatkami, masłem ziołowym albo masłem czosnkowym. Skwapliwie to czynię. To jest naprawdę kapitalny pomysł na placki ziemniaczane. One w dodatku są zupełnie bez tłuszczu, bo przecież piecze ją się tylko na liściu kapusty w piecu. Nie wiem, od czego zacząć. A dobra, trochę najpierw mastyła z masłem. O, tak. Masło pięknie teraz pokrywa całą powierzchnię. Zaskakująco pyszne, ale to podoba mi się najbardziej. Wspaniałe.
Nasza podróż po Łemkowszczyźnie pokazała tylko niektóre atrakcje regionu. By poznać je wszystkie, trzeba po prostu tu przyjechać, do czego zresztą gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo, do widzenia.